przydałby się remont. Chodź kupimy płyty na sufit. Widziałam takie ze wzorem winogron. Ja tu nic nie dotykam. Wszystko zostało tak, jak razem mieszkaliśmy. Tapety kupimy. Białe, bez pasów. Można w kółeczka. Łóżko spalimy dla pewności. Szafę wyrzucimy na śmietnik. I ten zapchlony fotel też. Zostawimy tylko dwa taburety i półki na książki, te twoje, te wazony. A spać będziemy na podłodze jak Chińczycy. Można zrobić elektrycznie podgrzewaną podłogę. Zasłony spalimy, a kupimy rolety w kolorze noktu. Widziałam taki w sklepie. A ja mam znajomego, a on ma pracowników, którzy kładą płytki. W tak świeżo wyremontowanym mieszkaniu już będziemy musieli poczuć radość życia, prawda? Nie jest ci zimno? Tu wieje od okna, nikt nie zakleił. Dlaczego? A dla kogo? Ja nie marznę, matka się hartuje, ale jutro normalnie wszystko zakleję. No. A na razie zatkam koce, dobra? Zatkaj. A co to za nowy dowcip po zającu? Nie opowiedziałeś. Idzie zając przez las. Wpadł do jamy, popłakał się i umarł. A gdzie tu się śmiać? W fotelu. Ale biedny zając. Jaki biedny zając. Biedny zając. Biedny zajączek. Masz coś na ustach? To pryszczka, przeziębienie. Przeziębienie? Zwykła krostka, zwykłe przeziębienie. To nie będziemy zarazy roznosić. Nie będziemy. No. Połóż się na moim łóżku, ja pójdę się położyć na kanapę w pokoju. Jutro jest środa, dzień roboczy. I nie zapomnij zgasić światło. Ja posiedzę tu jeszcze tylko kilka minut. Tylko nie siedzę długo, dobrze? A, tutaj są dwie kołdry, poduszki. Kładź się od razu. Skarpetek nie zdejmuj, bo kołdra w nocy spadnie, nogi ci zmarzną. A jutro pójdziemy na bazarek. Kupimy ci kurteczkę. No bo gdzie w takim płaszczu? Zapewniam, gdzie w takim płaszczu? No. To śpi. Światło to nie zapomni. Nos. Przed gradem nie pochodzę.
wiedzieli, jaki kolor włosów. Nie, szatynka, dzięki Bogu. Szatynka. Wydaje mi się, że trzeba będzie zaprowadzić ją do lekarza. Wszystko zostawiła. Filiżanki, czapkę, dzbanek, wszystko. A choinkę to trzeba cię wyrzucić. Nie trzeba. Włącz lampki. No i przytulniej się robi. Śnieg. Choroby. A śnieg padał czy leżał? Zaspy mojego wzrostu. Choroby. Choroby. A, i jeszcze te dwa psy, dwa owczarki. Kłopoty. Naprawdę? A jak ugryzie we śnie, to już w ogóle... Nie, nie, po prostu biegły. Kłopoty. Przecież czuję, że rytm urywany, a on mi mówi, jakie wspaniałe. Jakie wspaniałe, jak rytm urywany. Konowały. Cieszą się, kiedy ludzie zdychają, mniej roboty wtedy mają. A mówiłem, że kolega w pracy umarł? W gabinecie przy biurku wylew. Cuda. Nakap mi walidolu. I mnie też.